Na tczewskich stadionach w sobotę odbędą się dwa ciekawie zapowiadające się ligowe mecze. Piłkarki nożne Pogoni Dekpolu na stadionie przy ulicy Elżbiety podejmować będą bardzo wymagającego przeciwnika – Rekord Bielsko-Biała, który z kompletem punktów po dwóch kolejkach zajmuje drugie miejsce w pierwszoligowej tabeli. Początek spotkania o godzinie 12. Piłkarze Wisły w środę pokonali na wyjeździe Wiktorię Kaliska 4-2, dzięki czemu wciąż plasują się w czołówce drugiej grupy pomorskiej piątej ligi. W sobotę zespół Leszka Różyckiego będzie miał szansę podtrzymać zwycięską serię na stadionie przy ulicy Ceglarskiej. O godzinie 16 tczewianie rozpoczną mecz z Wietcisą z Karszewy. Czwartoligowa Wieżyca Pelpin o punkty walczyć będzie w niedzielę z Weekendem w Luzinie.